każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć. Razem, razem, razem! Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć. Daj siebie innym, siebie daj. W Markocie trwają gorączkowe przygotowania do Wigilii, na którą zaproszono wszystkich bezdomnych, nie tylko mieszkańców Markotu. Dawaj, dawaj, proszę, 2 godziny tylko! Tymczasem Agnieszka wspomina swoje poprzednie wigilie. Znaczy, mama jest alkoholiczką i pamiętam, że chyba w 3 lub 4 klasie mama się wyrzekła mnie i mojego brata. Chciała nas oddać do domu dziecka, bo stwierdziła, że ona nie da sobie z nami rady i znalazła sobie drugiego mężczyznę, pobrali się. No i on jej powiedział, że on ją będzie bardziej kochał, jak dzieci nie będzie. No to mama niewiele myśląc wyrzekła się nas, ale babcia mojej mamy, mama, nie dopuściła do tego, żebyśmy my byli gdzieś w domu dziecka, z dala od rodziny i tak dalej. I wzięła nas pod własną opiekę. To było tak, że ten jej mąż, drugi, chciał sprowadzić swoje dzieci do domu. A mama stwierdziła, że nie da rady wychować 4 dzieci, jednocześnie pracując i zajmując się dziećmi i domem i nim. On nie pracował, był na emeryturze, bo jest dużo starszy od niej. To on stwierdził, że my możemy na jakiś czas, że dopóki mama nie odchowa jego dzieci, to my na jakiś czas, żebyśmy poszli do domu dziecka, że mama się wyrzekła na jakiś czas spraw rodzicielskich do nas, a jak odchowa jego dzieci, to wtedy ona nas zabierze i będzie nas dalej wychowywał. On nas nienawidził, zresztą jego też. Zawsze mieliśmy przez niego narzuconą jego wolę, swoją wolę nam narzuca. Dawał nam najróżniejsze kary, zakazy wychodzenia z domu. Kiedyś nawet przywiązał mojego brata do balkonu, żeby nigdzie nie mógł iść. U babci mieszkałam i poszłam z bratem. Chcieliśmy bardzo iść, podzielić się z mamą opłatkiem. A babcia wiedziała, co się stanie, bo mama była pijana i wiedziała babcia, że będzie jakaś awantura i nie chciała nas puścić. To po kryjomu poszliśmy już, jak babcia się położyła spać, już było dosyć późno wieczorem. I wyszliśmy po cichu, jeszcze w piżamach wyszliśmy i na górę, na drugie piętro, bo babcia na parterze mieszkała. I na drugie piętro do mamy. I zapukaliśmy normalnie. Otworzył mamy ten mąż. No i powiedzieliśmy mu, że chcemy się podzielić z mamą opłatkiem. No nas nawyzywał od najgorszych, że jesteśmy takimi bajstrukami niepotrzebnymi nikomu, że mama nie chce nas znać, że nie chce nas widzieć, bo wstyd jej przynosimy. No i wypędził nas. I na tym się zakończyło. Już później nie przychodziliśmy wcale. Mieszkałam 2 piętra niżej, to nie rozmawiałam z mamą w ogóle. Ani dzień dobry, nic. Tak jakbyśmy się w ogóle zupełnie, jak 2 obce osoby. Z
Znaczy ja chciałam z mamą nawiązać kontakt. Ja czułam taką potrzebę, że ja chcę być kochana przez własną matkę, że ja chcę mieć ojca, chcę mieć normalną rodzinę. A mama po prostu wolała innego mężczyznę niż nas. Akurat był taki okres w moim życiu, że potrzebowałam matki. Potrzebowałam jej rady, bo paliłam, bo zaczęłam pić. Nie miałam nikogo takiego. Od maleńka, oprócz babci oczywiście. No i brat był wtedy. I to było tak, że ja zawsze chciałam poznać towarzystwo mojego brata. No bo starsi chłopacy i tak dalej, i takie dziewczyny fajne. I zawsze chciałam wejść do tego towarzystwa. No a oni tam i papierochy palili, i picie było, i klej był. Czasami nawet się narkotyki jakieś pokazywały, trawa, takie rzeczy. No i jakoś tak przez samą tą ciekawość, że oni te filmy wyłapują, że tak świetnie się bawią. Ja też bym tak chciała fajnie zobaczyć taki film jakiś. No i właśnie to się tak zaczęło. Spodobał mi się pierwszy film, no drugi, nic mi nie będzie. Czy film w sensie pokleju, tak? Tak, takie wizje miałam różnego rodzaju. Na przykład Koniec Świata widziałam z krasnoludkami w piłkę grałam. To były, na początku to były takie dosyć zabawne rzeczy. A później już tak głębiej w to wpadłam i traciłam często przytomność, w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, taka rozkojarzona chodzi, niezadbana. Nie interesowało mnie, czy ja spałam gdzieś w piwnicy, czy pod mostem, czy na klatce. Wcale mnie to nie interesowało. I byłam już w kilku ośrodkach, i monarowskich, i w dwóch ośrodkach zozowskich. I byłam też w ośrodkach wychowawczych. I to właśnie takie było, stale sobie to zadawałam takie pytanie. Po co mam tam być, jak nie mam gdzie wrócić? Nie mam domu, nie mam nikogo. Zawsze sobie tak mówiłam i... No i później ćpałam i zapominałam po prostu. O wszystkim. O tym, że mam tatę narkomana, że mamy mafijaczkę, że moja mama mnie nie kocha, że mnie nie chce. Zapominałam. Właśnie w Wigilię zadzwoniłam do niej z życzeniami. Znaczy w sumie ja osobiście z nią nie rozmawiałam, bo... Po prostu czułam, że nie dam rady z nią rozmawiać. I ja mówiłam wychowawcy, co ma powiedzieć, i wychowawca przekazywał przez telefon. To znaczy powiedziała mi, żebym wytrwała, że jak wytrwam, to wrócę do domu, że zaczniemy od początku, że żebym jej wybaczyła, że źle zrobiła i tak dalej. No i kurczę, jakoś po Bożym Narodzeniu taką miałam, takiego doła miałam, zaczęłam myśleć, a może jakbym teraz wróciła, to już by było dobrze, tam takie moje domysły by biegły. No i wyjechałam właśnie przez to, że chciałam sprawdzić, czy jak teraz do domu wrócę, to będzie dobrze. Wróciłam do domu, a mama stwierdziła, że nie skończyłam leczenia i mam wracać do zakładu, że nie mam czego w domu szukać. Znaczy ja to odebrałam tak, że ona chce się mnie pozbyć z domu, bo jeżeli by chciała, to by mi pomogła. Ja jestem przekonana, że gdyby ona mnie nie powiedziała, słuchaj Agnieszka, przestań brać, zacznijmy od początku. Ja bym mogła jej w domu od razu to odrzucić. Jestem pewna, że wtedy dałoby radę to załatwić. A ona nie chciała po prostu. Ona chciała się mnie pozbyć, bo chciała pić. Chciała mieć wszystko dla siebie. Po co ma jeszcze mieć jedną gębę do wyżywienia, kiedy może wyżywić tylko dwie, a resztę pieniążków na przypicie. Znajoma mi zaproponowała pomoc, żebym ja pomogła takiemu starszemu panu, takiemu dziadkowi, który w tej chwili ma 75 lat, że ja mu będę sprzątać, gotować, prać, a w zamian ja będę miała u niego mieszkanie i będę dostawała pieniądze na takie swoje drobne wydatki. No i ja się na to zgodziłam, no i poszłam do tego pana. Później poznałam jego syna i tak zaprzyjaźniliśmy się trochę z jego synem. No i byłam z jego synem. Żyliśmy razem, tak? A później zaczęło się tak robić, że już ja wiedziałam, że nie mam gdzie wrócić i jego syn też wiedział, że muszę tam być, bo jak tam nie będę, to będę na ulicy. I wykorzystywał to przeciwko mnie. Bił mnie dosyć często. Pił dużo, bił mnie.
Mogłam wybrać, albo kurde zostać tam i być poniżana i w końcu bym pękła i bym zaćpała, albo przyjść tutaj, żyć godnie i spokojnie i czekać, może któregoś dnia przyjdzie. Tata. Podczas gdy jedni mieszkańcy Markotu kończą zastawiać stoły, inni krążą po ulicach i dworcach, aby zaprosić wszystkich bezdomnych na Wigilię. Chodź, mamy samochód. Halo? Halo? Nie chce pani zjeść z nami Wigilii? Do kogo jedzie? Tutaj na Marwiską. Nie, dziękuję. Ciężko mam torbę, gdzie się będę uczyć. A ze mną na Marwiską nie chcesz jechać? Nie, Stasiek. Stasiek! Nie chcesz jechać na Marwiską? Nie, nie będziemy. Na pewno? Na pewno. Mogę przeprosić? No. A której Wigilia będzie? Na Marwiską o 16. O czwartej. Będę. Znaczy temat tata dopiero się zaczął w momencie, kiedy któregoś dnia do babci właśnie przyszedł list od taty z zakładu karnego. Siedział wtedy w Białołęce. No i właśnie napisał, że chciałby nas zobaczyć i tak dalej. To wtedy pierwszy raz z domu uciekłam. Babcia powiedziała, że nie chce, żebym z tatą się kontaktował. Najwyraźniej babcia wiedziała, że bierze na górę. A babcia mnie nie chciała. W ogóle nie wiem, jakiś tam respekt do niego czuła, także nic mi nie zostało, tylko wszystko zostawić i jechać do tatusia, bo tatusia chce zobaczyć, bo tatuś może mama się nie zajmowała, to może tatuś się zajmie, jak wyjdzie z więzienia. W sumie to nie pamiętałam tak twarzy taty, bo on tak dziwnie zawsze językiem mlaskał tak głośno i ja go po tym poznawałam. I zawsze na mnie wołał niancia. I szłam, tam było tyle drzwi, tyle krat, kurczę. Musiałam przez to wszystko przejść, ciocia taka, byłam zdenerwowana strasznie, że zobaczę tatę, jak on wygląda, co z nim tam jest. No taka ciekawość. I szłam koło takich metalowych drzwi, tam takie lipo tylko było. I patrzę, że taki jakiś oko tam się wynurza w tym lipie i za chwilę słyszę, niancia kochana moja, a ja od razu w płacz, już te torby rzuciłam, już nic mnie nie interesowało, tylko zobaczyć tatę. No, wypuścili tatę, to nie mogłam się odkleić od niego. Jak już się przytuliłam, to tak siedziałam, nawet nie chciałam się ruszyć nigdzie już. Mogłabym nawet tam z nim zostać w więzieniu, byle tam z nim być po prostu. Ty to tu na mnie szukałeś. Chodź tam, to muka. Ty się musimy pomieścić. Moi drodzy, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że jesteśmy razem. Że jest nas tutaj tylko niewielka garstka tych wszystkich moich przyjaciół, którzy są w naszych domach Monaru Markotu. No jak wiecie, bardzo, bardzo was kocham. Bardzo was szanuję, dlatego chciałbym jeszcze raz życzyć wam, kochani, żeby to Boże Narodzenie było naprawdę godne, wspaniałe i ciepłe. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, kochani. Zauważyła, że to
nie jest koniec, że widzenia i ciach i już tata gdzieś zniknie i będzie, jak zauważyła, że to nie jest koniec taki z tatą tych kontaktów, to zaprosiła tatę do siebie na Boże Narodzenie. To były nasze pierwsze święta, które w ogóle pamiętam. Sam przyjechał. Już z tą żoną wtedy nie żył, ta żona druga się dowiedziała, że on bierze narkotyki. Po prostu mu powiedziała, że ona już nie chce ani alimentów od niego, nic nie chce. Że po prostu ma przestać odwiedzać dzieci i ona nie chce żyć z narkomanem. Nawet pisało, że ma motywację, że chce już z tym skończyć, że już ma, jest w takim wieku, że już mądrzeje. A tak naprawdę to ja nie pomyślałam na początku, bo taka, o tatuś wrócił, to już najważniejsze, że jest. A tak naprawdę to chodziło o to, że ja mu się chciał grzać. Wszystko zależy od niego. Nie? Ja już mu powiedziałam, co miałam mu do powiedzenia. Jeżeli jesteśmy dla niego ważni, to weźmie się w końcu za siebie i zacznie coś ze sobą zrobić. No to wtedy pojechał do Radomia. No i w sumie pół roku utrzymał abstynencję. Potrafiłam i co godzinę zadzwonić. Tak? Co godzinę, jak mieli przerwę na papierosa, potrafiłam i co godzinę tam zadzwonić, żeby tylko zobaczyć, czy aby na pewno jeszcze tam jest. Taka jakaś chorobliwa miłość. No. Ciężko mi jest na przykład iść na obiad i jeść, a myśląc o tym, że kurczę, może on teraz jest głodny, nie ma co jeść. Albo kładę się w cieplutką pościel, jest ciepło, jest fajnie, minutko. A on może gdzieś na schodach się rozkłada albo w piwnicy. To jest właśnie takie moje myślenie. Ciężko mi jest cokolwiek ze sobą zrobić, wiedząc, że może, że jemu się tam źle wiedzie, prawda? Damianek, słuchajcie, będzie wam wszystkim teraz, wszystkim dzieciom dawać, bo Damianek to jest taki maluteńki jak Jezusek, wiecie? Tak właśnie wygląda Jezusek. Dawaj, no tutaj, no proszę bardzo. Dla ciebie dwie Jeszcze tak wierzę w duchu bardzo mocno, że może jeszcze się uda go uratować, czy coś. Po świętach Agnieszka przeniosła się do ośrodka Markotu w Oryszewie. 9 miesięcy później spełniły się jej wigilijne życzenia. Spotkała tatę. No i przyjechałam i mi powiedzieli, że ktoś dzwonił, chyba tata. No taka roztrzęsiona byłam, Boże, mówię, chyba niemożliwe. No ale okazało się, że rzeczywiście po tygodniu zadzwonił drugi raz. No i pojechałam tam do niego na detoks. Pierwszą tą wizytę miałam taką jednodniową, bo na drugi dzień musiałam wracać na kuchnię. No i już za tydzień pojechałam na cały weekend znowu do taty. Następnym razem tata tu przyjechał na cały tydzień, bo dostał taki tygodniowy urlop. Przyjechał tu do mnie, to cały tydzień ze sobą spędziliśmy. No i pojechał na Marywilską, często dzwonił. No i okazało się, że kurde, któregoś dnia przyjechał, mówi, że zostaje już na stałe.
Przynajmniej wiem, że tutaj jest, że jest bezpiecznie, z dala od wszystkiego. Taki spokój przede wszystkim tutaj Mak jest ze mną. No i ja jestem już spokojniejsza. Bo i tatę mam przy sobie i wiem, że nie grzeje. I wiem, gdzie jest. Ja o tym wszystkim, że one zostały wysycone przez mamę do babci, dowiedziałem się, będąc w zakładzie karnym. Ona tak biedna przeżywała to, że do mnie jedzie, że zostawiła tam, co babcia przyszykowała i paczkę dla mnie, tam siostra też dała, druga. Po prostu wszystko to, co dostała dla mnie, zostawiła gdzieś w autobusie. No po prostu tak była już zafascynowana tym, że ona się ze mną zobaczy. Tam te korespondencje jednak są cenzurowane i były jeszcze wtedy, nie wiem, jak w tej chwili znowu jest. I że po prostu wychowawca tam odnotowywał te sprawy, że ja mam kontakt z dziećmi, że listy wysyłam, dzieci do mnie wysyłają tam, na pewno wyczytał w liście, że babcia napisała, że zostały wyrzucone przez mamę, że z babcią mieszkają, że chciałyby, żebym ja przyjechał do nich, żebyśmy już na święta mogli być razem. No i to być może no właśnie zaważyło na tym, że wyszedłem z zakładu karnego wtedy na to warunkowe przedterminowe zwolnienie. No i pierwsze co zrobiłem, to przyjechałem do dzieci. No, święta żeśmy razem spędzili wtedy pierwsze od długiego, bardzo długiego czasu. Była niepełnoletnia, w międzyczasie pochorowała się po babci śmierci, w szpitalu leżała, potem w szpitalu, pamiętam, jakoś tak się pogotowie opiekuńcze było w Skierniewicach, a dopiero później na Strażacką została przewieziona. I przestała być buntownicą po naszych spotkaniach i pamiętam, zostałem zaproszony wtedy na święta przez personel domu dziecka. Znaczy przez tych wychowawców, tak. To była kolejna wasza wigilia, tak? Tak, tak, to była nasza wigilia i to była wspaniała. Pamiętam, ja też tej wigilii nie zapomnę, bo dostałem pierwszy raz od bardzo długiego czasu jakiś prezent w ogóle wtedy. Także to było związane naprawdę. Pamiętasz? No, pamiętam, szczotkę do włosów, skarpetki, słodycze, tak, słodycze. No. Maskotkę jakąś taką fajną, tak jak dla dzieci paczki były, bo tam same dziewczyny były. No to też dla mnie taka paczka była zmontowana ze szczotką do włosów. No fakt, że wtedy miałem akurat długie włosy, także ta szczotka do włosów była mi bardzo przydatna. Tak, obciąłem sobie tam u was wtedy, obcinałem. W strasznym tempie zbliżały się święta. Jakoś tak przyszła na mnie taka nostalgia, że tak pamiętam, to święta właśnie z Agnieszką, jeszcze u babci. I wszystko, i tak mówię, kurde, ja następne święta mam na ulicy spędzić. I tak pierwsza myśl, jaka mi przyszła, jadę na detoks, bo wiedziałem, że tam znajoma została kierowniczką oddziału detoksykacji, no właśnie na Marybielskiej, jeszcze wtedy Ola Bielawiec. Mówię, jadę do niej na detoks. Mówię, najwyżej na tym detoksie jakoś tam te święta. To jest zawsze inaczej, mówię, niż na ulicy. Dopiero jak trafiłem właśnie na detoks, już mówię, zacząłem coś z sobą zrobić, to już wtedy niech ona przynajmniej wie, że ja rzeczywiście staram się jak mogę, no, że różnie to bywa, jednak to jest paskudna choroba naprawdę. Ludziom, którzy z tym nie mieli do czynienia, to będzie naprawdę bardzo ciężko zrozumieć, że człowiek nie potrafi sobie powiedzieć nie. To jest naprawdę bardzo ciężkie. A tym bardziej właśnie u ludzi, którzy próbowali, mieli jakieś okresy abstynencji i wracają z powrotem, to coraz bardziej beznadziejny się staje ten myśl o tym, że można z tego jakoś wybrnąć, że można bez tego żyć. No a w tej chwili, no, widząc Agnieszkę, jak się jeszcze dowiedziałem, że będę dziadkiem, no to już automatycznie dla mnie to już jest taki straszny doping do tego, żeby żyć na trzeźwo, że...
Małgosia opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi w przedszkolu Markotu. Jest tu od chwili, gdy wyeksmitowano ją z dziećmi z zadłużonego mieszkania. W trudnej sytuacji oddała córkę na wychowanie dziadkom. Teraz tęskni za nią i pragnie ją odzyskać. Cześć. Wiesz, kto mówi? Wiem. Kto? Mama. Nie mogłam na przykład jej powiedzieć, że ją kocham i ona mi nie mogła tego odpowiedzieć, bo po prostu ona była sterowana. Więc ja uważam, że najpierw trzeba porozmawiać, a później ruszyć prawo. I myślę sobie, że dziecko dostaniesz. Jestem z tobą i na pewno ci pomogę. Hanka, ja ją ukradnę, rozumiesz? Jeżeli ja jej nie dostanę, ja ją ukradnę. Hania, to może brzmi śmiesznie, ale ja tak zrobię. Ja nie wytrzymam. Nie trzeba grać swoich własnych dzieci. Zobaczysz, że będzie wszystko w porządku.